Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował o planach zakupu łodzi podwodnych dla wojska. Polska przystępuje do realizacji programu Orka, którego celem jest zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii. Plan pozyskania okrętów powstał już w 2017 roku. Początkowo mieliśmy kupić dwa używane okręty od Szwecji. Po nieudanych negocjacjach Ministerstwo Obrony planowało zakup trzech lub czterech okrętów. Wartość programu szacowano na 10 miliardów złotych. O aktualnych opcjach mówił dziś podczas konferencji Defense 24 minister obrony Mariusz Błaszczak. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem resort ogłosi więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, ich wyposażenia oraz kompetencji. Chcemy, żeby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji, ale także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością i długotrwałego wyczekiwania w ukryciu pod wodą. Projekt jest wielkim wyzwaniem, przede wszystkim w kwestii serwisowania tych jednostek i zastosowania infrastruktury wsparcia, wskazywał wicepremier.